Zapraszam do studiowania w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii, w turystyce, w hotelarstwie, zarządzaniu, menadżment wszystkich ludzi po maturze, a jednocześnie zapraszam wszystkich do rocznego studium profesjonalnego dla tych, którzy nie ukończyli matury, pracują i chcą zdobyć tytuł kucharza, masterchefa, gastronoma, menadżera. Mogą nawet być tacy ludzie, którzy skończyli gimnazjum i mają parę lat praktyki w tym kierunku. Otrzymują certyfikaty międzynarodowe. Nasze uczelnia prowadzi kierunek turystyka i rekreacja. W ramach tego kierunku realizujemy szereg specjalności, jednakże największą popularnością cieszy się specjalność hotelarstwo i gastronomia, obsługa ruchu turystycznego i potem zarządzanie, marketing, hotelarstwie, gastronomii, turystyce i rekreacji. Cóż jest specyficznego? Oprócz języka angielskiego, który jest językiem wiodącym, uczymy również innych języków. Na specjalności hotelarstwa i gastronomii jest to język francuski, język niemiecki, na pozostałych specjalnościach. Jednakże jest możliwym, jeżeli zbierze się grupa studentów powyżej 12 osób, abyśmy uczyli również innych ciekawych języków, na przykład języka japońskiego, chińskiego, greckiego. Cóż jeszcze nas wyróżnia spośród innych uczelni prowadzących kierunek turystyka i rekreacja? Fakt, że nasi studenci studiów stacjonarnych uczestniczą w zajęciach bardzo fajnych, ciekawych mundurkach. Są to granatowe żakiety, granatowe marynarki. Proszę Państwa, my staramy się czaić młodzież do tego, że w przyszłości, gdy będą pracować w trudnej branży hotelarsko-gastronomicznej, również będzie wymagana dyscyplina i estetyka stroju. Dlatego zgodnie z regulaminem nasza młodzież uczestniczy w tych ciekawych mundurkach. No i zachęcamy naszych studentów, aby nie nosili obuwia sportowego, spodni sportowych, na przykład jeansów. Zachęcamy do tego, żeby obowiązywała klasyka. Serdecznie zapraszam kanclerz Wyższej Szkoły Hotelarstwa dr Tauber.